We don't know what's up there. You understand nothing. Siemaneczko, witam serdecznie wszystkich widzów na kanale, jestem Bartul. Przed nami epilog. W epilogu mamy bodajże dwie lub trzy misje. I w zasadzie, jeśli chodzi o wątek tutaj fabularny, to byłoby na tyle. Tutaj mamy to zadanie przełom. Musimy tutaj wejść. Kontynuowanie głównego wątku fabularnego, od tego punktu rozpocznie epilog. Upewnij się, że wszystkie twoje sprawy w mieście zostały załatwione, zanim przejdziesz dalej. Aczkolwiek po ukończeniu fabuły możemy swobodnie eksplorować i zaliczać wszystkie zadania poboczne, aktywności i tak dalej, przy czym przeciwnicy i wszystkie zarażone bestie będą miały nasz poziom, czyli ten, który obecnie ma Aiden, tak? Czyli gra będzie de facto trochę trudniejsza. No ale to już... Zostawmy ten temat. Muszę jakoś się tam dostać. O, się zawsze muszę dostać w ryj. O, shit. O, shit. Gdzie mnie to kurde? Muszę stąd spadać. Czy co, może powalczymy trochę? Zbieramy trochę tych trofeów. Dobra. Są prawie jak skorpion, nie? Get over here! Dobra, pozbieramy te trofea i ruszamy zaraz dalej. Lepiej powiem wam zaczekać. Wówczas z tych ciał pojawiają się paczuszki z fantami. Szybciej trwa zbieranie. Nie trzeba przeszukiwać ciała. No dobra, tutaj chyba wszystko. Nie wiem, czy jeszcze w grze znajdziemy jakieś artefakty. O cholera. O shit. Muszę stąd spadać. Dobra, wiecie co? Chyba tutaj będzie lepiej, jak będziemy spierdzielać. Bo się pojawiają te przemieńce. Ajajajajajajaj. Wolałbym walczyć z przemieńcami, to wiecie jak jest. Chyba tutaj chyba już powinien być bezpieczny, aczkolwiek chyba nie. O. Shit, shit. Dobra, chyba się uspokoiło, choć. Renegaci. Możesz mi naskoczyć! Dobra. Dobra. Przetrwaliśmy. Tam trzeba było spierdzielać, powiem wam, bo za dużo było przemieńców.
Nie dałbym rady tam się walczyć, chyba że no... wiecie... Znajdzie się jakiś hardcore, który prawdopodobnie podjąłby wyzwanie i walczyłby z tymi zarażonymi. Dostań się do furgonetki. Ej, no zejdź na dół. Coś tu jeszcze jest. Dobra. Dostań się do twierdzy. No dobra. Szkoda, że już tu koniec. Powiem wam, że gra w kapitalna. Znaczy koniec. No jeszcze przed nami to 2 godziny grania pewnie, ale... Plus ewentualnie jak wrócimy jeszcze na mapę świata, to jeszcze tam coś porobimy, jakieś aktywności poboczne. No ale tak czy inaczej powoli się zbliżamy do końca. To jest ta furgonetka, tak? Która jechała, którą ścigałem. Zabierz mnie do twierdzy. Ciebie? Odbiło ci? No jedź. Twierdzy? Co tam się kurwa wydarzyło? W jednej chwili wszystko było dobrze, a potem nagle kurwa wojna? Nie powinienem był się w to pchać! Jak nie zabije mnie Williams, to matki! Mam przejebane! Przecież ja zdradzam jebanych renegatów! Ja jebę! Przemyć mnie i będzie dobrze. Rzeźnik trzyma mnie za jedno jajo, a mat za drugie! Są kurwa dwie strony! To chłopak ma pecha. Boże za. Bo za chwilę może nie mieć jaj. O, wykryto. O kurde. Ty! Ty jebany! Moje! Odbierz! Powiedz, że wszystko gra. Jestem dziwki! Co tam? Pewnie chcecie się dowiedzieć, co tak długo! Jesteś w trasie! Daleko! Nie! Niezbyt! Trochę! No bo. Zaraz dojadę! Wszystko gra! Tylko nie pomyl znowu hasła, bo tym razem odstrzelimy tyłę! Świetnie! Buziaczki! Dlaczego zatrudniamy samych takich zjebów? Jakie jest hasło? 3 razy... Nie! Czekaj! 4! Nie! 3! 3! 3! Tak, na pewno! Lepiej się nie pomyl. Generalnie chyba... Jesteśmy w tej ostatniej takiej dzielnicy miasta, w której nie byliśmy, tak mi się wydaje. 3! Na pewno 3 razy! Kurwa! Może jednak 4? 4! Zginę przez jeden jebany klakson! Było blisko, co? I słuchaj, Steve, nie mów nikomu, że tu jestem. Matko, będzie się działo tutaj. Kurde, coś czuję. Siedź cicho, bo wrócę i zrobię ci krzywdę. Rozumiesz? Będę! Najcichszy z cichych! O kurde, jaka sielanka, proszę. Dzieci tu sobie
hasają w ogródku. Znajdź pułkownika. Aiden? Udało się. Frank doszedł do siebie. A, dzięki Bogu. Dzięki tobie. Ale coś jest nie tak. Ciała renegatów zniknęły. Chciałam poszukać trucizny, o której mówiła zielarka. Ale Jack kazał swoim ludziom zabrać zwłoki. Dziwne. No właśnie. Coś tu nie gra. Uważaj. Nie wiem, czy ja mam z nimi walczyć, czy mam się chować, czy jak? Kurde, pieczona. Poczekajcie, spróbujemy to po cichu zrobić, aczkolwiek nie wiem, czy mi się uda. Jak się ten chłop odwróci i pójdzie tam, w stronę warsztatu, to spróbuję się przekraść. Stać mnie na coś lepszego. Dobra. Raz. Co się kurwa odjebało? Tam, centrum. Najważniejsze, że nie odjebało się tutaj. Pilnuj bramę. Podobno. Czekaj. Wyłączę tą latarkę. Spokojnie. Nasza twierdza jest. No, spróbujmy to z cichacza zrobić, aczkolwiek. No raczej bez szans tutaj, kurde, bez walki. O. Wyprawię cię na... Ja pierdziela. Już po tobie. Nie wiem, czy to tak miało być. W każdym bądź razie gramy dalej. Gra nas nie wylogowała, więc... No nic, trudno. Znaczy trudno. Chciałem po cichu to zrobić, się nie udało. Się nie będę już z tym zamartwiał. A w ogóle zobaczmy właśnie, gdzie jesteśmy. No właśnie, tak przypuszczałem, w tej nowej dzielnicy, gdzie nie byliśmy jeszcze. I tutaj zwróć uwagę, że jest kawałek mapy. Możemy sobie tu jeszcze pochodzić trochę, pozwiedzać. Ale nie wiem, czy ja tutaj coś znajdę wartościowego. No, jakie pomidorki, super. Znaczy, chciałem się tam, kurde, wdrapać. A tutaj chyba nic nie ma. Przeszukajmy te ciała, znaczy one za chwilę się tutaj powinny zamienić w te pakunki, to będzie szybciej. O, już są pakunki, dobra. Słuchajcie, lepiej właśnie zaczekać, niż przeszukiwać. Bo czasami przeszukujemy ciało i nic nie znajdujemy, więc de facto wiadomo. Dobra. O kurde, bela le balans. A dziwne, że tu się alarm nie uruchomi w ogóle. Coś tu nie gra. Dobra, już tego nie będę zbierał. Chyba... O, jest sekret. Rozkaz zabójstwa.
Wiecie co, Mara, w sumie czekajcie, zobaczmy to, bo to jestem ciekawy. Nadszedł czas, kiedy rozpocznie się atak bombowy i wybuchnie chaos. Nie stracicie z oczu pielgrzyma, jeżeli jest na tyle głupi, zapewne będzie szukał W. Pamiętajcie, każdego, kto pozwoli pielgrzymowi ujść z życiem, czeka śmierć. O, tutaj mamy coś jeszcze. Karta zarażonego Astrefl Wyjec. Dobra, zobaczmy to. I mamy tak, Wirala, Zbuja, Pomiota, Przemieńca. Przemieńca jest najtrudniejszą tutaj jednostką, że tak powiem. W starciu z nami. Mutant, Upiór. O kurde, Steve. I tutaj mamy Wyjca. Dobra, gdzie to mamy iść teraz? O kurde, kolejny przedmiot kolekcjonerski chyba. Zablokowane od środka. Czekajcie, się zastanawiam, którym to mamy przejść, a tu jest zamknięte. Zamknięte od środka. Czekajcie, być może to jest... A. O kurde, Bela. Aha! Nie ma jak pływania. Shit. Najgorsze jest to, że no, zwróć uwagę, ucieka tlen. Na szczęście pasek wytrzymałości mamy w miarę długi. Znaczy duży. Kurde, Bela. Trzeba powietrza zaczerpnąć. Dobra. To zbieranie tych przedmiotów tu przedłuża strasznie grę. Gdybym tego nie robił w ogóle... Aha, czekajcie, bo tu przejścia nie ma. To praktycznie można by tę grę pewnie ukończyć dwa razy szybciej. Ale wiecie, też mi zależy na tym, żeby poznać wszystkie sekrety tej gry, zakamarki, pozbierać trochę przedmiotów, pozbierać achievementów. Nie robię speedruna. To nie ten kanał. O kurde, tam mam jeszcze jakieś przejście. Wiecie co? No kurczę... Zobaczmy to. Już nie chcę mi się tego otwierać. Czekajcie, aha, tu są śmieci. Zamknięte. Gra mi każe iść na dół. O, chłopak się zaklinował. No, dobra, ciul z nim. Kurczę, nie wiem, czy dobrze idziemy. Raczej nie. Dobra, cofnijmy się, bo... Czy ktoś to widział? Mm-hmm.
O matko. Gdzie on jest? Strasz! Gdzie jest Waltz? Ej, przestraszyłeś ją. Graj, Anno. Nie ma się czego bać. Aiden, tak? Przyszedłeś mnie zabić? Przyszedłem znaleźć Waltza. Widzisz... Tak, szczerze, to Walt i ja nie za bardzo ostatnio się dogadujemy. Gdzie jest Frank? Prawie zginął. Co? Co się stało? Twoi ludzie... zastrzelili go! Czekaj, Sam. Widziałeś to, jak do niego strzelają? Matt widział. Moich ludzi? Wysłałem jednego, Aiden. Tylko kierowcę. Aiden, co się dzieje? Później policzymy ciała. Ty i Waltz rozpoczęliście ataki i napadliście Franka. Nie miałem z tym nic wspólnego. Przerwałem ataki 11 lat temu i próbuję przerwać je teraz. Waltza tu nie ma. Nie słuchaj go, Aiden. Opuść przegrody. Wiesz, czego on chce, prawda? Jeśli mnie nie zabijesz, zrobią to on i jego cholerne zbiry. Chcesz znaleźć Waltza, Aiden. Tak jak ja. Musisz mi zaufać. Kurde. Nie no, kurde, wiecie co? Mata znam dłużej, to chyba jemu zaufam. Nie nabierzesz mnie, rzeźniku. Gdzie jest Waltz? Próbowałem przemówić ci do rozumu. Ja pierdziu. Który jeszcze chce bełta w łeb? Szkoda, że bełtów nie mogę zbierać. Pułkownika zabiłem? Przegrody. Jack, opuszczę przegrody. Szybko, Aiden, inaczej nie wejdziemy. Spokojnie, bez nerwów. Znaczy, wiecie co, no nie wiem, czy dobrze postąpiłem. Pułkownika nie znałem. Więc... Wiecie, no mogę mu zaufać, ale Matt był ze mną dłużej. Ale fajne to, że gra właśnie jakby... daje możliwość wyboru i możemy tymi różnymi ścieżkami kierować. Dlatego fajnie byłoby grę przejść drugi raz. Cholera! Matt, zasilanie wysiadło. No to musisz je włączyć. Czempion pułkownika. Na kolana. Łapcie. I pozamiatane. Taki dym. Możemy spróbować w ten sposób. Aha, a to... Gość ma trochę życia jeszcze. Gdzie on jest? A, tu się chowa. Czy mogłem go z bełtów wystrzelać jak kaczkę, ale... Ale champion, dwa bełty. No pod tym względem słabiutko.
Poziom trudności mógłbym zwiększyć. Powinno zadziałać. Teraz pora wpuścić Jacka i resztę. Czekajcie, mam jakiś znacznik zaznaczony na mapie. Może i pułkownik nie miał nic wspólnego z Watsem, ale... nie będzie już nam przeszkadzał teraz. Się zawaliła? Ohoho. Nowa mapa, patrzcie, ale jaja. Będzie co eksplorować. A, pułkownik żyje. No w sumie no uciekł, no tak. O shit, kto to kuźwa jest? Aiden, dobra robota. Co z rzeźnikiem? Nie wiem, chyba uciekł. Nie możemy mu odpuścić, Aiden. Rzeźnik musi zapłacić za to, co zrobił. Słyszałeś? Ktoś jest jeszcze w budynku. To ta kobieta, która gra na fortepianie chyba, nie? Nie wiem, czy ja mam to na górę wyskoczyć, czy jak? Co? Aha, tu mamy sekret właśnie. Do zebrania. Nawet dwa. Chyba, że to są te. Jakieś smartfony, wiecie. Jest tu kto? Nie podchodź do mnie, kurwa! Ojojoj. Uwaga. Nie podchodź! Słyszałeś? Spokojnie, nic ci nie zrobię. Nie znajdziesz tu mojego męża. To gdzie on jest? Nie wiem. Co to za miejsce? Kwatera Wolca. Ten psychol nikogo tu nie wpuszczał. Szukałam tylko jakiejś kryjówki. Nigdy wcześniej tu nie byłam. Tu nie jest najbezpieczniej. Idź, ukryj się gdzieś. Gdyby ktoś pytał, nie znamy się. Dziękuję. Hej, Jack. Williamsa tu nie było, ale znalazłem pokój Wolca. Nie martw się. Widzieliśmy, jak rzeźnik opuszcza twierdzę z garstką renegatów. Pracował tu nad czymś. Co nam robiłeś, ty zasrany pojebie? Dobra, teraz tu wejdziemy do środka, bo tutaj mamy sekrety. Nagranie Watsa numer 2. O, proszę. Koniec funduszy. Próby odtworzenia związku nadal nieudane. Pacjenci reagują niekontrolowaną agresją. Wzmacniam zdolności psychofizyczne. Ze względu na brak obiektów badań. Testuję związek na sobie. Co, czekacie, bo żeśmy tutaj to nagranie numer 3 uruchomili. Tu jest jedynka, od tego powinienem zacząć. Raport 24/2036. 130 dzień roku. Minęło 6 miesięcy.
zniknie z ujścia. Jeśli można potwierdzić tę informację i komendant Lucas znalazł klucz GRE, istnieje szansa na pogłębienie tych badań. Trzeba do tego doprowadzić. Czekajcie, bo to są chyba SP, tak? Dobra, przejęliśmy kryjówkę tutaj tego rzeźnika. Rzeźnik pułkownik uciekł z twierdzy. Daj znać, jak będziesz czegoś potrzebował, przyjacielu. A kurde, zajebista gra. Ludziom nie podobają się nasze zasady? Niech sami wymyślą lepsze. Co, posprzedajmy te graty. 360, matko, jakie obrażenia. Aha, bo ten topór jest z 8 poziomu. Wiecie, tego kupiłem od handlarza. Mamy 210 tysięcy, więc nawet tej 1/4 kasy nie mam, wymaganej do zdobycia achievementu. Tutaj mam trochę przedmiotów, można to posprzedawać. Apteczki. To jest słabsze. A czekajcie, bo może jeszcze coś kupimy u niej. Właśnie, jakąś broń, ale to kurde, 3000. Szkoda kasiory. Koniecznie zajrzyj do mnie. Widzisz, Aiden? Kiedy woda się cofnęła, odkryła całą dzielnicę. Rzeźnik zabrał ludzi i uciekł w stronę wzgórza. Posłałem za nim oddział, ale mogą sobie sami nie poradzić. Wyślę ci współrzędne. Znajdę go. Ojojojojo. Znajdź Williamsa, nie może uciec. To jest do niczego. Dobra, lecimy. Tak w ogóle, to w którym miejscu jesteśmy mapy? Aha, to żeśmy odkryli. A to jest ta lokacja, do której mamy... O kurde. Tu mamy to zadanie poboczne. Czyli to jest w tej strony mapa zablokowa odkryta. Wiesz co, bo ja bym sobie tam chętnie chyba na paralotni skoszył. O kurde, inhibitory tu są. A takie fajnie wszystko zielone. Mu, szmal, brud, błoto. O kurde, na 8 poziomie przeciwnik. O, shit. Co, czekajcie, bo mi się kończy wytrzymałość. A tutaj mamy masę tych chyba. O kurcze. Ej, to powiem wam, że jeszcze jednak chyba trochę gry przed nami, bo tu mamy kawał mapy do zbadania. O kurde, pieczone. Aj. Aha. O, shit. Spierdzielam tu. Czekajcie, bo mamy tutaj działko. Zawalista, nie? Była taka jedna misja, czyli tam wyzwanie w grze. Używaliśmy tego działka. Jak są te odejść? O kurde, nie mogę się uwolnić z tego.
Poczekać, aha. Szybko, aha. Znaczy nie można tworzyć w pobliżu wrogowie. O kurde, powiem wam, uwielbiam takie klimaty. Kaira, jestem w radiostacji. Masz pomysł, gdzie mogę szukać ciał? Przepraszam, wywarłam to okropieństwo z pamięci. Daj mi chwilę. Masz. To ostatnia rzecz, jaką nagrałam. Generatory włączone. Została tylko antena. Super. Słuchaj, Brasko. Wiem, że przeżywasz śmierć Sierry. Wiedz tylko, że... Już jesteś trupa! Odnąłeś się o to? Już jesteś mu! Na niego! Ludzie Mata zajęli twierdzę. Aha. Dobra, tutaj nie damy rady. No, strzelaj. Koniec, Aiden. Widzisz? Kiedy w mieście skończyła się amunicja, ukryłem coś na specjalną okazję. Ten pocisk zachowałem dla Wolca. Możesz mówić, co chcesz, rzeźniku. Nie wierzę ci. O, ale wcale nie musisz, wiesz? Taka jest korzyść trzymania broni. Ludzie słuchają. To koniec, Aiden. Koniec tego miasta. Powiedz mi, gdzie jest Waltz Williams? Mów, jak go znaleźć, to zostawię cię w spokoju. Jesteś głupcem. Sądzisz, że go powstrzymasz? Sam próbowałem, ale mnie podszedł, a ty? Ty zdołasz się z nim rozprawić? Odmów pacierz, pielgrzymie. Gdybyś chciał, zabiłbyś mnie przy drzwiach. Jesteś na to za słaby. Gówno tam o mnie wiesz, pielgrzymie. Ale mamy ze sobą coś wspólnego. Obaj chcemy ocalić miasto. Jeśli chcesz dorwać Waltza, musisz dotrzeć do X-13. Waltz jest już w drodze. Przemieszcza się tunelami z Garrison w Central Loop. Aiden. Widzę to w twoich oczach. Eksperymentował na tobie. O czym ty... Idź do X-13. Obyś tylko zdążył, zanim się przemienisz. Williams, nie! O, shit, sam się zabił. Rzeźnik Williams, pułkownik.
No ładnie. Ja już tam nie wejdę, szkoda. No cóż. Chyba raczej tutaj nie mieliśmy wpływu na jego życie. Ludzi Williamsa i poszedł do centrum. Do X-13. Williams wspominał o tunelach w centrum. Wejście jest w dzielnicy Garrison w Central Loop. Wróć do mnie. Załatwię teraz. Aha. Cholera. Wiecie co, ja sobie wezmę chyba łuk. No właśnie. Przesrana trochę. Aha. Shit. Co to za koks na 8 poziomie? Cholera. To chyba ten atak się nie skończy. Spróbujmy gościa sprzątnąć. To jakiś twardszy przeciwnik. Fuck, dobra, wiecie co, weźmy kuszę. Ciekawe co nam wydropi. Ale lipa. Szkoda było tutaj, wiecie, zachodu. Kurde, tutaj zrzuty są. Czekajcie, czy ja to cholera w ogóle będę mógł otworzyć. Jest, udało się. Katana na 8 poziomie. O ja cię pierdziu. I na 8 poziomie te rękawice. Shift porównanie.
złapał, załóżmy, na 8 poziomie broń, to długi miecz, 348 obrażeń. Zwróć uwagę, ile kusza zadaje obrażeń, 630. O, ja pierdziu. Takich zrzutów może być tutaj więcej, bo tych pytajników widzę jest trochę. Oh shit. Ajajaj, chyba po mnie. No właśnie, chyba po mnie jest. Jaki fuksior. Pojemniki trzeba, wiecie, ogarnąć. Ale to może innym razem. Do tuneli na Tower Plaza Drive. Trzeba go złapać, nim dotrze do X-13. Transport już czeka. Weź to auto. Będę tuż za tobą. Teraz albo nigdy. Czyżby koniec przedostatniej misji? Oj, coś się... Ojojoj. Mamy maczetę jakąś sznurowaną. Kto to do nas strzelał, tak prawdę powiedziawszy? Renegaci? Cholera jasna. Wleźli do jaskini lwa! Tak, jak mówił Wolce! Trzyma tylko stala od chmury! Nie może się dostać do tunelu! Tylu renegatów na jednego faceta. Aiden! Ruszamy z tobą! Poradzę sobie sam. Matko i córko, powiem wam, że mnie zaskoczyli teraz. Nie zdążyłem się nadleczyć. Zobaczmy tą katanę. Oh.
Czekajcie, bo ktoś nas rzuca. Muszę zabrać Waltzowi klucz, zanim zniszczy całe miasto. I musimy zajrzeć do rannych. Ten pocisk trafił w Old Villedor. Żyje tam wielu ludzi. I uważaj. Ta chmura to właściwie ściana zabójczych chemikaliów. Zabije cię. Albo zamieni w potwora. O to już nie musimy się martwić. Myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Rozpoczęliśmy zadanie X13, które sobie oczywiście zrobimy w następnym odcinku. Jest jeszcze jeden odcinek przed nami. Jeszcze będę chciał tutaj pochodzić. Gdzie ja jestem w ogóle? A tutaj. Wrócimy się jeszcze na ten obszar. Tutaj trochę pochodzimy, pozbieramy te przedmioty. Zrzuty pozbieramy. Tu mamy jeszcze ścianę męstwa. Jeszcze tutaj mamy przekaźnik wojskowy do zaliczenia. Także tutaj myślę, że jeszcze po ukończeniu fabuły trochę czasu spędzimy. Opuszczasz obszar misji. Dobra, także żegnam się z wami. Serdeczne pozdrawiam wszystkich. Czołem. Hej.